To zdjęcie widział już chyba każdy, kto ma konto na mediach społecznościowych, a zwłaszcza osoby na grupach. Związanych ze strzelaniem. O co chodzi z tą ręką w kieszeni? Czy faktycznie miał klapki i czy faktycznie to chłop znikąd, który wszedł, strzelił i wygrał srebro? Te i inne kwestie postaram się w tym materiale poruszyć. Olimpiada w Paryżu 2024 strzelectwo. Tak, dokładnie. To też jest na Olimpiadzie. Dlatego, jak żona będzie cię ganić, że kupujesz kolejny pistolet czy karabinek, to szachmat. Ty przygotowujesz się na Olimpiadę. Czy ktoś jeszcze nie widział tego zdjęcia? Nie wiem, nie masz internetu. Mieszkasz gdzieś w Szałasie, w Bieszczadach? Okej, okay, wtedy rozumiem, ale w każdej innej sytuacji na pewno widziałeś to zdjęcie. Grupy strzeleckie obiegło 10 razy w najróżniejszych konfiguracjach. I to już jest ten czas, kiedy zaczyna się go mieć trochę dość. Taki odruch wymiotny, i z miłości do tego gościa niektórzy zaczynają przechodzić do lekkiego znudzenia. Dlatego właśnie przychodzę ja. I najbardziej zaskoczyło mnie to, że wielu strzelców. Wydawało się być zdziwionych jego ręką w kieszeni. Tak pisali: gość na ludzie w zwykłych okularach, w klapeczkach, z ręką w kieszeni, zajmuje drugie miejsce. Tylko, że ta ręka w kieszeni to wiecie, że to jest jedna z popularnych postaw strzeleckich. Mało tego, niektóre leśne dziadki na egzaminach do pozwolenia na broń wymagają właśnie takiej postawy. Tak? Nie kłamę. Możecie dać znać w komentarzach, czy u was tak było. Niby to ma stabilizować ciało, tam odciążać ramiona, coś tam, coś tam. Więc nie umniejszając umiejętnością pana Jusufa. Natomiast, jak się ktoś za bardzo podnieca, to powiedzcie mu, że to jest jedna z dość popularnych postaw, ta ręka w kieszeni. Mogą być też takie, czy takie byleby był wynik? A wszystko zależy przynajmniej od pięćdziesięciu czynników, a podobno zwłaszcza od budowy ciała. Ja. Strzelać potrafię, nigdy nie powiedziałem, że umiem. Dlatego właśnie postanowiłem się wypowiedzieć w kwestii szczelectwa olimpijskiego. Ale wracając do pana Jusufa Dikeca, fajnie, że postać w jakikolwiek sposób związana ze sportem strzeleckim wchodzi na salony i co istotne, jest pokazana raczej w dobrym świetle, bo w kwestii broni to nie działa ten argument, że nieważne jak mówią, byleby mówili. No, chyba nie. Warto tutaj podkreślić, że to też nie jest tak, że gość wziął się znikąd. A niektórzy to tak trochę przedstawiają. Że przyszedł chłop praktycznie w przerwie od grillowania, bo latały też takie rzekome zdjęcia, że strzela w Japonkach, co jeszcze naiwnie powiela wirtualna polska ludzie, jakich wy tam macie tych pisaczy? Weźcie lepiej sobie kupcie czata w wersji premium i naprawdę to wyjdzie na lepsze. Zatem, jeżeli ty też się podniecasz tymi klapkami, to nie tak, więc że tak nie było. Natomiast faktycznie, bez zbędnego w cudzysłowie sprzętu, bez różnych jakichś dziwnych urządzeń na głowie, wziął. I strzelił. No wziął i strzelił, bo nie wiem, czy już o tym wspominałem, czy nie, to jest zawodnik, który ze sportem ma ogólnie dość sporo wspólnego, chociaż, chociaż, warto tutaj podkreślić, że nie zawsze mu tak dobrze w tym strzelaniu szło, bo na przykład w 2006 roku w Zagrzebiu zajął 12 miejsce na dystansie 10 metrów, a w Monachium 35., Strzelaniu na 25 metrów i dopiero odpalił się w 2014 roku w Grenadzie, gdzie zajął dwukrotnie Mistrzostwo Świata. Tak w dwóch konkurencjach. Między innymi w pistolecie centralnego zapłonu na 25 metrów i kto wie, być może nawet był to Glock. Nie, chyba nie. Podobno jakiś Walter. Ale przecież mógł być to Glock. Zatem, jak ci teraz nie idzie zbyt dobrze i jesteś na strzelnicy ostatnim popychadłem, a z wiatrówki to nie możesz trafić w stodołę, to wiedz, że i dla ciebie też jest nadzieja. I warto też dodać, że na tym zdjęciu w Paryżu to było strzelanie z wiatrówki lub, będąc bardziej precyzyjnym, z broni pneumatycznej. Prawdopodobnie był to taki Steyr LP-10. Ale dla mnie wszystkie te sportowe wiatrówki wyglądają tak samo. Jeśli masz jakąś wiedzę na ten temat, może jesteś nieco bardziej wnikliwy niż ja, to koniecznie się podziel. A jeśli tak średnio interesujesz się strzelaniem, to wiedz, że taką wiatrówkę PCP w limicie możesz sobie kupić legalnie, bez żadnego pozwolenia i strzelać nią nawet w ogrodzie, więc możesz trenować. A później to tylko klub strzelec i za 4 lata, Olimpiado, witaj. Jaki jest więc fenomen tego gościa? Bo mało kto wie cokolwiek o zwycięzcy tej konkurencji. Chyba nikt nie wie, kto w ogóle zajął trzecie miejsce, natomiast wszyscy wiedzą, kim jest srebrny medalista. Moim zdaniem tutaj zasługa kilku czynników, które ułożyły się w memiczność tego zdjęcia. Czy w epickość? No nie wiem, ty jak twierdzisz. Tego jednego konkretnego zdjęcia. To tak, po pierwsze, raczej przystojny facet w średnim wieku 2. Wygląda na twardziela. Scena bardziej przypomina jakiś film akcji niż Olimpiadę. Zresztą setki przeróbek nie są przypadkowe. I trzy chyba dość ważny czynnik, czyli właśnie ta prostota. Może i lekko przekłamana, ale jednak prostota. Mówiąca, patrz, nie potrzebujesz tych wszystkich gadżetów, ogromnych pieniędzy, tylko umiejętności i talent. Bez zbędnego sprzętu, który pomimo, że może pomagać, jak się wyda na niego dużo pieniędzy, to choćby nie pomagał, to i tak musi pomagać. Bez udziwnień, z których czasem się śmiejemy, bo jak często widzi się przerosty wszelakie w każdej dziedzinie życia i być może ma się takie wrażenie, że ja też tak mogę, to jest w zasięgu moich możliwości, taka moja wiejsko-psychologiczna analiza. Widzisz, Jusuf to ikona. Uczy nas, że nie musisz być super młody, nie musisz mieć ogromnych środków. Wystarczy zaangażowanie i może trochę pewności siebie. Dlatego wy, miejcie te swoje szadołki, waltery, a ja idę z Glockiem podbijać strzeleckie salony. Do zobaczenia na Strzelnicy.